Witamy na dzisiejszym wykładzie z Chełma. Ja osobiście już od paru niedziel w zborze nie byłem, inne zbory odwiedzałem, a w moim własnym chyba mnie 3 niedziele nie było, więc czas powrócić do swojej siedziby. I dzisiaj wykład, zgodnie z zapowiedzią, będzie dotyczył imienia Boga, pod którym on się przedstawił Mojżeszowi w odpowiedzi na jego pytanie, jak kto mnie wysłał, jak pójdę do mojego narodu w Egipcie i powiem, że kto mnie wysłał, to kogo mam wymienić? Jak mam powiedzieć, że ma na imię ten, który mnie wysłał? Dlatego temat dzisiejszego naszego wykładu to jestem, który jestem. Od razu nam się na pewno kojarzy, że mamy to zapisane gdzieś na początku Biblii, 2 Mojżeszowa, 3 rozdział. Tam też zajrzymy od razu, żeby zobaczyć kontekst, w którym padło to wyjaśnienie przez samego Boga na temat swojego imienia. Jestem, który jestem. 2 Mojżeszowa, 3 rozdział, 13-14 werset. A Mojżesz rzekł do Boga, już po zleceniu mu przez Boga misji. Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co im mam powiedzieć? I Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. To jest wyjaśnienie Boga na temat tego własnego imienia. Kilka słów na temat imienia jako takiego. W dzisiejszym świecie, tak jak my tu obecnie żyjemy, to chyba niewiele ludzi przywiązuje wielką wagę do imienia. Dzisiaj ludzie kierują chyba brzmieniem tego imienia, nowoczesne albo takie stare. Niektórzy preferują dawne, niektórzy nowe. Niektórzy mogą biblijnie się kierować, prawda, bracia? Często szukają biblijnych imion dla swoich dzieci. Ludzie otrzymują głównie dzisiaj imiona po to, żeby się jeden od drugiego odróżnić. Musimy być spisani, nazwani, mamy imię i nazwisko i to jest główny cel, żeby jakoś można było tych ludzi odróżnić jednego od drugiego i odwoływać się do tego, a nie mylić z nikim innym. Natomiast w świecie starożytnym panowała opinia, że imię odpowiada pozycji takiego człowieka, przymiotom takiego człowieka. W przypadku dziecka to było raczej życzenie rodziców wobec własnego dziecka, żeby on był takim, jak mu imię nadają. I dlatego też w różnych przełomowych momentach życia dawnych ludzi często towarzyszyła zmiana imienia takiego człowieka. Mamy na przykład Jakuba w Biblii, a potem Bóg sam zmienił imię na Izrael. Mamy Szymona, zmienionego na Piotra, mamy Szawła i Pawła, i tak na Pawła. Zatem dawnymi czasy miał to większe znaczenie. No i gdy Bóg przedstawiał się w odpowiedzi na pytanie Mojżesza, no to też, jak powiedział, jestem, który jestem, to z pewnością miało to coś znaczyć. To nie było takie, tylko tak się będę nazywał. Trochę dziwnie, trochę niezrozumiale, tajemniczo, jestem, który jestem, no co to ma znaczyć? No i tak Bóg sobie takie imię wybrał. To było coś, tak, w tej imieniu Boga, któremu on się przedstawił Mojżeszowi, było coś głębszego. I właśnie to będzie naszym tematem naszego dzisiejszego wykładu. Pytanie takie. Zadam wobec tego na początku. Skoro Mojżesz pyta Boga o imię, którym ma się posłużyć, gdy pójdzie do Izraela w Egipcie, to czy znaczy to, że Mojżesz nie znał tego imienia Boga? Na przykład, czy nie wiedział, że Bóg ma na imię JHWH, te 4 spółgłoski, na razie będę się nimi posługiwał, prawda, bez dodawania samogłosek Jehowa czy Jahwe, tylko JHWH. Czy Mojżesz wiedział, czy nie wiedział, że Bóg to JHWH? Musiał wiedzieć, że Bóg nosi te 4 spółgłoski, że się pod nimi ukrywa, że gdy o nim mowa, to JHWH było. Dlaczego musiał o tym wiedzieć? Bo wiedzieli o tym ludzie, którzy żyli przed Mojżeszem. I zaraz podam dosyć sporo cytatów, które pokazują, że ludzie biblijni, żyjący przed czasami Mojżesza, znali JHWH. Więc prosty wniosek, jeżeli ludzie, i będzie ich sporo, znali wcześniejsi, to Mojżesz musiał automatycznie też to znać. A więc zacznijmy od Ewy. Czwarty rozdział. 1 Mojżeszowa, 4 rozdział. I Ewa, okazuje się, już znała. Czyli już na samym początku, jak Ewa, ktoś powie, nie, ale Ewa znała, ale Adam może nie, bo Adamie nie ma napisane. Na pewno Adam też znał, ale akurat przy Ewie to wyszło. 1 Mojżeszowa, 4:1. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. I co powiedziała Ewa, gdy urodziła dziecko? Otrzymała mężczyznę od JHWH. Sama użyła tego imienia, powiedziała, JHWH dał mi syna płci męskiej. Otrzymała męża, mężczyznę od JHWH. Znał także to imię Noe. 5 rozdział, czyli nie potrzeba chyba nawet za bardzo
kartkować w Biblii, bo u mnie jest to na sąsiedniej stronie. Noe, piąta Mojżeszowa, ciągle mówię, rozdział podaję za Mojżeszową. Pierwsza Mojżeszowa oczywiście, piąty rozdział, 29. I tam czytamy tak. Jak się urodził Noe, że dostał od swego ojca na imię Noe, mówiąc, ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklał Jehowa, JHWH. To właściwie nie tyle Noe, ale no, to nie Noe tutaj mówi, tylko jego ojciec Lamech, no ale z pewnością Noe jego syn też znał, więc bardziej precyzyjnie należało powiedzieć, Lamech znał to, bo to imię jego ojciec, ponieważ on użył tego terminu JHWH, ale jego syn musiał automatycznie też o tym wiedzieć. Ludzie z czasów Nemroda, już ogólnie ludzie z czasów Nemroda to imię znali. Pierwsza Mojżeszowa, o tym razem nie pomyliłem, pierwsza Mojżeszowa 10:9. Był on dzielnym myśliwym przed Panem, mowa jest o Nemrodzie, Nimrodzie, i to właśnie to przed Panem, to jest w oryginale JHWH. Jak wiemy, nasze przykłady biblijne unikają terminu czy JHWH, czy Jahwe, czy Jehowa i zastępują go terminem Pan, ale łatwo sprawdzić sobie w oryginale. Dzisiaj mamy dostęp do takich rzeczy wszędzie, że w oryginale hebrajskim jest JHWH. Zatem wracamy do tego 10:9. Był on dzielnym myśliwym, mowa o Nemrodzie, przed JHWH. Dlatego mówi się dzielny myśliwy przed JHWH jak Nemrod. Nawet takie powiedzenie ukuli w swoich czasach ludzie współcześni. Mówią, o taki dzielny jak przed JHWH jak Nemrod sam. O innych ludziach potem mówili powszechnie współcześni tego Nemroda. Abraham, pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział. Abraham pojawia się na mojej liście kilka razy i chyba wszystkie je te razy odczytam, ponieważ za chwilę dojdziemy do wersetu, w którym Bóg będzie mówił, że Abraham nie znał imienia Jehowy, JHWH, więc będziemy to zaraz chcieli wyjaśnić, ale żeby już mieć dowody zebrane, że Abraham, dla Abrahama JHWH też było znane, to cytujemy, czyli tak, 1 Mojżeszowa 12:8 na początek. Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu, oczywiście Abraham, i rozbił swój namiot. Betel było z zachodu, a Aj ze wschodu. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia JHWH. Sam Abraham wzywał imienia JHWH, zwracał się do niego tym terminem. To było 12:8, teraz 14:22. Nadal pierwsza Mojżeszowa. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy. Podnoszę rękę swą do JHWH, Boga Najwyższego. Ten drugie słowo Boga to El. Boga Najwyższego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. Ale podnoszę rękę swoją do Pana, to pierwsze Pana w naszych przykładach, to tam jest w oryginale do JHWH wznoszę moją rękę. 15, rozdział 15, tu będą aż trzy wersety, na początek drugi. Wtedy Abraham odpowiedział, Panie Boże, a w oryginale jest Panie JHWH, tak się do niego zwraca. Panie, tutaj jest Adonai w tym przypadku, czyli Adonai JHWH, tak się Bóg, Abraham do Boga zwracał osobiście. Cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Wiemy, problem Abrahama, nie miał początkowo potomka. I to było 15 rozdział 2, teraz 7 i 8 jeszcze. Potem rzekł do niego, jam ci jest Pan, a w oryginale jam ci jest JHWH, który cię wywiódł, to Bóg do Abrahama mówi i sam Bóg w rozmowie z Abrahamem tego swojego imienia używa. Jam jest JHWH, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział, znowu, Panie Boże, znowu Adonai, ten pierwszy Panie, ale Boże, tam gdzie mamy Boże w naszych tłumaczeniach, to jest JHWH. Więc Adonai JHWH, po czym poznam, że ją posiądę? Tak rozmawiał sobie Abraham kilkakrotnie przy różnych okazjach używając tego terminu. No i żeby lista była już bardziej kompletna, jeszcze Lota wspomnę, 19 rozdział, a werset 14. Wyszedł tedy Lot i powiedział ziemciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc, tak, przygotowanie do zniszczenia Sodomy i Gomory. I ten Lot i mówi, wstańcie do swoich zięciów przyszłych, wstańcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan, a w oryginale JHWH, zniszczy to miasto. Ale zięciom wydawało się, że żartuje. Czyli nawet Lot też używał tego terminu, mówiąc, że JHWH dokona tego zniszczenia, uciekajcie. No i teraz dla kontrastu zajrzymy do szóstej, no znowu tam się, nie szóstej, do drugiej Mojżeszowej, szóstego rozdziału. Coś mam dzisiaj przestawienie rozdziałów za Księgi Mojżeszowe. Druga Mojżeszowa, szósty rozdział. Jak mówiłem, może się pojawić pozornie pewna sprzeczność, bo w tym szóstym rozdziale drugiej Mojżeszowej, w wersetach 2 i 3,
Bóg stwierdza, że Abraham i także jego syn i wnuk Izak Jakub nie znali jego imienia JHWH. Czytamy. Odezwał się Bóg, tam jest Elohim w oryginale, odezwał się Bóg, Elohim do Mojżesza i rzekł, jam jest JHWH. Objawiłem się Abrahamowi, Izakowi, Jakobowi jako Bóg wszechmocny, lecz imienia mojego JHWH im nie objawiłem, albo im nie dałem poznać. Raz jeszcze ten trzeci werset, no bo on mówi teraz, że JHWH nie było znane Abrahamowi. Objawiłem się Abrahamowi, Izakowi, Jakobowi jako Bóg wszechmocny, lecz imienia mego JHWH im nie objawiłem, albo nie dałem im poznać, zależnie jaki przekład będziemy mieli. I tutaj Bóg osobiście mówi Mojżeszowi, że Abrahamowi, Izakowi, Jakobowi nie objawił swojego imienia JHWH. No a czytaliśmy przed chwilą, kładę na to nacisk, że Abraham przy kilku różnych okazjach sam posługiwał się tym terminem JHWH i Bóg w rozmowie z nim także mówił, że jest JHWH. Zatem o co chodzi? Jak to jest możliwe, że Abraham znał, a tutaj Bóg mówi do Mojżesza o Abrahamie, że nie. Dlaczego Bóg mówi, że im nie objawił swojego imienia JHWH albo nie dał go im poznać? Odpowiedź jest, no ktoś może powiedzieć, lecz ci, którzy lubią krytykować Biblię i czepiają się różnych rzeczy, powiedzą, no kolejna sprzeczność, wiadomo, Biblia dzieło człowieka, więc dlatego jest sprzeczna. Wyjaśnienie jest zupełnie inne. Słowo imię ma w Biblii więcej znaczeń niż tylko nazwa własna. Te cztery spółgłoski JHWH były znane jako imię Boga. Udowodniliśmy to kilkoma cytatami. Były także znane Abrahamowi, to nie ulega wątpliwości. Ale to nie znaczy, że nie znali imienia JHWH w innym znaczeniu tego słowa imię. Gdyż jak dotąd ich wiedza o Bogu ograniczona była tylko do tego, że jest wszechmocny. Nawet Bóg mówi w tym trzecim wersecie 6.3, tak? Druga Mojżeszowa 6.3. Objawiłem się Abrahamowi, Izakowi, Jakobowi jako Bóg wszechmocny, ale imienia mojego JHWH nie dałem poznać, nie objawiłem im. To znaczy, że jest coś głębszego w imieniu JHWH, niż tylko wiedzieć, że Bogu, który ma na imię cztery spółgłoski JHWH i że jest wszechmocny, potężny i wszystko może zrobić. Więc jak mówię, że go nie objawił, ma na myśli inne znaczenie, głębsze znaczenie tego JHWH, które gdyż imię w Biblii używane jest więcej niż jednym znaczeniu. I to też dzisiaj, na to dzisiaj wskażę. Bóg, tak, bo imię mówi o Bogu, jego imię mówi o nim o wiele więcej niż tylko podaje jego nazwę własną, cztery spółgłoski. Sam Bóg to w naszym wersecie 2 Mojżeszowej 3,14, cofniemy się lekko, zresztą wyjaśnia. Pokazuje o tym, że imię to coś więcej niż tylko cztery spółgłoski JHWH. Bo gdy Mojżesz, znając JHWH, pyta go o imię, to Mojżesz chciał się czegoś więcej o imieniu Boga powiedzieć. Chciał jakoś bardziej, no bo JHWH było dla niej tak samo tajemnicze, jak dla przeciętnego człowieka dzisiaj. No to są cztery spółgłoski, plus jakieś tam samogłoski dodawane w trakcie wymawiania, ale co to mówi, prawda? On chciał więcej, bo Mojżesz też wiedział, że imię to nie tylko nazwa własna, że coś jest więcej. Chciałby coś o tym Bogu więcej powiedzieć, wiedzieć, żeby się móc na niego powołać i być przyjętym, a nie powiedzieć, o JHWH, no to JHWH. Każdy może powiedzieć, że JHWH cię przysyła. Ale gdyby Mojżesz coś o Bogu więcej wiedział, to by mógł wtedy się bardziej powołać i miałby wtedy poparcie, prawda? Byłby bardziej wiarygodny dla swoich towarzyszy, dla członków swojego narodu, żeby ich wyprowadzić. Bo gdy czytaliśmy, tak, w trzeciej Mojżeszowej, znowu trzecia Mojżeszowa, druga Mojżeszowa, a trzeci rozdział, 14 werset, gdy Bóg zapytany o jak ma na imię, odpowiada, jestem, który jestem. I nie mówi, przecież wiesz, że JHWH to moje imię. Czyli Bóg jak odpowiada, jestem, który jestem, to już to imię, na to imię sam patrzy inaczej, bo traktuje to nie jako nazwę własną, tylko coś mówi więcej o sobie. No ale pytanie, co on przez to chciał powiedzieć Mojżeszowi, no i nam? Bo to nie było tylko powiedziane do Mojżesza, także dla nas. Znowu mało tego, myślę, że bardziej dla nas niż dla Mojżesza. Bo Mojżesz na pewno wiele z tego nie zrozumiał. Jestem, który jestem, a potem jeszcze oddzielne jestem mu dodał. I to jest, tak powiesz, ten cię wysyła. Wiadomo, że w Biblii wszystko w całym Testamencie napisane, to w literze ma drugorzędne znaczenie, mniejsze. O wiele ważniejsze jest to, co będzie w przyszłości się działo, a to, co tutaj mamy napisane w całym Testamencie, jest tylko na to obrazem, symbolem. Bóg nie przedstawia się tutaj Mojżeszowi jako JHWH, lecz opisuje
swoje imię, tłumaczy jego głębsze znaczenie. No to teraz, skoro już wiemy, że imię może mieć więcej znaczeń niż tylko nazwa własna, na przykład JHWH, albo ja Edam, albo moja Ada, moja żona Ewa, albo różni inni bracia mają swoje też imiona, prawda, i nazwiska, ale to nie tylko nazwa własna, chociaż dzisiaj w dzisiejszym języku to najczęściej do tego sprowadzamy, ale nawet niekoniecznie tylko do tego, bo jak się okaże, my w języku polskim też możemy nadawać temu terminowi inne znaczenia. W Biblii słowo imię ma aż 7 różnych znaczeń, ale na potrzeby tego wykładu nie będę omawiał całej siódemki. Wymienię tylko je, a z biblijnie udowodnię 2. Dlaczego 2 z tych 7 udowodnię biblijnie? Bo 2 z tych 7 będą mi potrzebne do wykładu. Bo żebyśmy zrozumieli, dlaczego Bóg mówi o sobie, mam na imię, jestem, który jestem, plus jestem, to musimy te 2 znaczenia imiona przedstawić i najlepiej biblijnie udowodnić, że imię ma takie, z tych 7 znaczeń, ma 2, które nam są potrzebne do wykładu. Natomiast wszystkie inne znaczenia, całą siódemkę, łącznie z tymi 2, ale także z tymi 5, których dzisiaj w ogóle nie będę wyjaśniał, tylko podam, wymienię, tym różnym znaczeniom słowo imię poświęcę oddzielny wykład. W lipcu, gdy będziemy mieli maraton wykładowy, 4 wykłady w lipcu, to tam się on w lipcu pojawi. Taki temat. Różne znaczenia słowa imię, więc już dzisiaj zapowiadam, że taki temat biblijne znaczenia słowa imię i biblijnie udowodnione, że występują w tych 7 znaczeniach w Biblii. Dzisiaj udowodnimy sobie z tych 7 tylko 2. A więc tak, wiadomo, pierwsze znaczenie słowa imię to oczywiste, nazwa własna. To wszyscy, nawet nie będę niczym to udowadniał. Drugie znaczenie, i je udowodnię, ponieważ ono jest nam potrzebne dzisiaj, to natura. Słowo imię może także odnosić się do natury, którą ktoś posiada. I dowód biblijny, Izajasz 62:2, żeby zobaczyć, że tak naprawdę jest. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Tak, to jest mowa o członkach malutkiego statka, kościoła, który miał być zbawiany do boskiej natury. I ujrzą narody Twoją sprawiedliwość, wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Czyli otrzymasz imię, którego jeszcze nie masz. Pan dopiero to imię ustali, ustanowi. Teraz masz jakieś swoje imiona, ale to, co Cię czeka w przyszłości, to podniesienie do boskiej natury. Usta Pana to ustalą. Natura, boska natura, którą członkowie Kościoła mieli odziedziczyć. 63, tak samo Izajasz 63:16. Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna. Tutaj Izrael mówi o Bogu, do Boga. Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie rozpoznaje. Zobaczmy, jak oni tu pięknie pokazują kontrast między zwykłym człowiekiem, ich ojcami, a Bogiem tym na niebie. Mówi cóż, Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie rozpoznaje. Dlaczego Abraham nie zna, a Izrael nas nie poznaje? Ich przecież przodkowie. No bo obydwa nie żyli. Jeden i drugi zmarł, poszli do grobu. Ich nie ma. Ty, Panie, jesteś naszym ojcem i wybawcą. To jest imię Twoje owieków. Czyli pokazuje, co? Nieśmiertelność Boga. Kontrastuje śmiertelność ich przodków, nawet wielkich i zacnych, prawda? Abraham, Izrael, czyli Jakub. Tak, ci, którzy temu początek dali temu narodowi, ale oni nas nie znają. Oni nas nie poznają teraz, bo sami nie żyją. Ale ty, w przeciwieństwie do nich, jesteś nieśmiertelny. To jest to imię twoje. Więc wiadomo, że nie mówią, że ten miał na imię Abraham, ten miał na imię Izrael i dlatego oni nas nie rozpoznają i nas nie znają, ale twoje imię JHWH to ładniejsze, bo JHWH to ładniejsze niż Abraham czy Izak, tak, jako nazwa własna i dlatego ty jesteś naszym ojcem i ty zawsze jesteś z nami, ty nigdy nie przemijasz. Wyraźnie jest kontrast do śmiertelności zwykłych ludzi, choćby bardzo, bardzo wielkich i nieśmiertelności Boga, bo natura boska jest nieśmiertelna, nie, jest zawsze. I jeszcze Żydów 1,4 z Nowego Testamentu, co potwierdza, że te rzeczy, te znaczenia są także nie tylko w Starym Testamencie, ale także w Nowym. Żydów 1,4. I stał się, mowa o naszym Panu znowu, tak? Tak, to wiadomo, to są tak wyrwane z kontekstu, tak? Bo jakby czytał całe konteksty, żebyśmy wiedzieli wszystko, no to bym nie zmieścił się w temacie. I stał się, mowa jest o naszym Panu, i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitszy od nich odziedziczył co? Imię. I w jakim sensie nasz Pan odziedziczył znamienitsze, lepsze imię od aniołów?
czy termin Jezus albo Chrystus to ładniejsze spółgłoski ma, samogłoski, dlatego aniołowie to brzydkie mają. Przecież Gabriel to bardzo ładne imię, a nie anioła, jednego z aniołów. Cóż można zarzucić imieniu Gabriel? Ładnie brzmi, prawda? Dostojnie. Ale więc na pewno nie o to chodzi. Bóg mówi, lepsze imię odziedziczył, bo naturę wyższą, bo on przekroczył aniołów wszystkich, bo poszedł do boskiej natury nasz Pan w nagrodę za swoje dzieło. Czyli natura. Jedno, czyli mamy nazwa własna, to oczywista rzecz i natura, trzy dowody biblijne, więc ja im uważam, nie potrzeba. Jak powiedział nasz Pan, dwóch, trzech świadków wystarczy, żeby każda sprawa została potwierdzona. Trzecie znaczenie, którego nie będę z Biblii udowadniał w tym temacie, to cześć. Czwarte, którego też nie będę omawiał, to reputacja. Piąte to właśnie, może piąte będę podał aż trzy różne słowa, no bo one są takie bliskoznaczne, więc zależnie w jednym kontekście będzie lepiej brzmiało słowo imię jako autorytet, gdzie indziej upoważnienie, gdzie indziej urząd. Ale to są takie bliskoznaczne. Autorytet, upoważnienie, urząd, czyli pewna jakaś funkcja, prawda, którą ktoś pełni i to też jest imię. Ale też nie udowadniam, bo na to nie potrzebujemy tego znaczenia mieć dzisiaj do dzisiejszego wykładu. Szóste znaczenie, też nam niepotrzebne, to dzieło, sprawa. O, mogę tylko powiedzieć polski przykład, przypomina mi się. Tak? No to, nie wiem, coś zróbmy w imię w naszej dobrze współpracy. W imię zasad. To, co chodzi w imię współpracy, w imię zasad. No, dzieło, sprawa. No w imię naszej współpracy, czyli z powodu naszego dzieła, sprawy, to coś tam, nie wiem, podpiszmy, albo coś mi daj, albo coś mi podpisz, albo nie wiem, zaproszę cię na przyjęcie w imię naszej współpracy. No tak się to mówi. A jeśli chodzi o autorytet, upoważnienie, o którym mówiłem przed chwilą, to czy nie mówimy w polskim, że ktoś występuje w czyimś imieniu? Jak ja występuję w czyimś imieniu, to znaczy, że co, zmieniam imię i teraz jestem Adam, ale jak występuję w imieniu kogo? Zenka, to będę Zenek? No nie, nadal Adam zostaje, w imieniu Zenka występuje, to znaczy z jego upoważnienia, tak? W jego urzędzie, cokolwiek by to nie było. Także tak, że nawet polski ma. Może nie aż siedem, tak jak biblijne znaczenia słowa i imię, ale myślę, że z pięć co najmniej można byłoby w języku polskim znaleźć. Zresztą mogę, jak do tego tematu, o którym mówiłem, będę robił wszystkie, zbierał te wszystkie informacje, to także zajrzę do polskich źródeł, jak w języku polskim słowo imię. Ile ma znaczeń takich oddzielnie punktowanych przez naszych znawców językowych. No i siódme, ostatnie znaczenie, które wspominam i które udowodnię, i to nawet udowodnię większą liczbą wersetów, to charakter. Imię w Biblii także oznacza charakter danej osoby. I dowód pierwszy, Psalm 34:4. Psalm 34:4. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Jak można wywyższać imię Boga? Zachwalać brzmienie spółgłosek? JHWH? Że akustycznie tak pięknie brzmią? Nie. Wyraźnie wychwalanie imienia Boga to Jego charakteru. Psalm 111, werset 9. Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i, o tym mam w Biblii Warszawskiej, straszne jest jego imię. Słowo straszne, to no, nie wiem, czy w języku polskim, chyba tak, wciąż jeszcze mówimy, że czy straszne niekoniecznie musi być straszne w sensie przerażający. Straszne może być także w znaczeniu, albo powinno być, budzący lęk. Więc tamte języki mają takie znaczenie straszne. To jest, jakby straszna jest taka burza, prawda? Jakieś na niebie gromy padają. To jest straszne z widoku, a jednocześnie budzi taki lęk. A jak mamy taki zdrowy lęk, to mamy nam to napisane, że w hebrajskim jest to słowo jare. Hebrajskie jare to straszne. No tak tłumacze oddają, może inne przykłady sobie radzą lepiej. W każdym razie na pewno nie chodzi o to, że jest straszne, przerażające, tylko straszające, budzące lęk. Pobożność, taki lęk prawdziwy przed Bogiem, no bo to jest wielkie. Święte i no nie będzie to straszne, jest imię Jego. Jeżeli święte i straszne jest jego imię, no szczególnie święty termin pokazuje, także chodzi o jego charakter. Charakter Boga powinien budzić w człowieku taki pobożność, taki zdrowy lęk, taką bojaźń pańską, tak jak Biblia zresztą o bojaźni mówi. I taki termin oni mają. My Polacy chyba musimy trochę tłumaczyć, dlatego tłumaczę, jak to straszne należałoby rozumieć w tym przypadku. Izajasz, nadal jesteśmy przy imieniu jako charakterze, Izajasz 29:23. Izajasz 29:23. Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk,
Uświęcę moje imię i świętego Jakubowego będą czcić jako świętego i będą się bać Boga Izraelskiego. Tu mamy jako ten element. Będą się bać Boga Izraelskiego, bo imię Boga jest straszne, budzące lęk. Bać się, wiadomo, nie w znaczeniu drżenia ze strachu, tylko czci dla Boga. Ale część pierwsza nas interesuje, bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, Bóg mówi, że gdy zobaczą efekty planu, boskiego planu relacji, wystarczy zobaczyć chociażby zmatestanie wieku tysiąclecia, a jak komuś będzie mało zmatestanie zobaczyć dzieło, to niech sobie przejdzie za okres, po małym okresie i zobaczy ludzkość udoskonaloną, doprowadzoną do doskonałości w tej części, która da się udoskonalić, która będzie mogła żyć w doskonałości wiecznie. To będzie efekt boskiego dzieła. I gdy ujrzą, to uświęcą moje imię. Więc jak uświęcą moje imię, to uświęcą co? No, boski charakter. Wszystkie te różne błędy na Boga, na temat Boga, jakie dzisiaj krążą, dziwaczne opowieści, ustąpią. I Bóg spotka się z uznaniem dla swojego charakteru i planu, który niezrozumiały przez wielu, był przez niego realizowany po kolei, tak jak Bóg to zaplanował, bez względu na to, co się działo. Nadal Izajasz 52, 5 i 6. Izajasz 52, 5 i 6. Lecz teraz co mam robić, mówi Pan, gdyż mój lud został niezasłużenie zabrany, jego tyrani chełpią się, mówi Pan, a moje imię ustawicznie jest lżone dzień po dniu. Lżone jest moje imię, mówi Bóg. Na pewno nie spółgoski JHWH są żone, tylko jego charakter, przez błędy na temat Boga, przez to, co o tym Bogu się mówi, ci, którzy tak mówią. Dlatego mój lud pozna moje imię, zauważmy, tak, bo mówiłem, będzie 5 i 6. Dlatego mój lud pozna moje imię, zrozumie w owym dniu, że to ja jestem, który mówi, oto jestem. Ale nawiązanie do naszego jestem, który jestem. I Bóg mówi, że lud dopiero pozna kiedyś jego imię. No to nie JHWH, tylko że to, co to się mieści w tym jestem. O tym dzisiaj będziemy mówili. Lżenie boskiego imienia nie może wyglądać inaczej, jak lżenie jego charakteru. Przez błędy. Jeremiasz 23, 27. Jeremiasz 23, 27. Którzy zmierzają do tego, by zacząć w pamięci mojego ludu moje imię, przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu. Dwa razy słowo imię się pojawia i mówią, że lud jego zapomina jego imię przez swoje sny, wiadomo sny, to co im się przyśni, czyli jakieś błędy, bzdury, które na boski temat opowiadają o nim. Tak jak zapomnieli, tak o ich ojcowie dla Baala o imieniu. Czyli zapomnieli o charakterze Boga. Tu prawdopodobnie aluzja z tym Baalem jest do tego, że Bóg nie życzył sobie, nawet mu pisze, nawet mu do głowy nie przyszło, żeby swoje dzieci ofiarować żywe przez włożenie tych żywych rąk na dłonie posągu Baala rozgrzanego do czerwoności. One w męczarniach umierały, to była ofiara składana Baalowi. Zapomnieli o boskim imieniu, charakterze, że Bóg takimi rzeczami się brzydzi. Że nawet tak to w innym miejscu pisze, tego nie będę udowadniał. Nawet mu na mnie myśl by nie przyszło coś takiego. Coś takiego. Natomiast im przyszło. I to było tak, jeszcze jeden zacytuję, z Objawienia 3:5. Czyli znowu z Nowego Testamentu. Większość, jak widzimy, pochodzi ze Starego Testamentu. Objawienie 3:5. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. No, nie będzie wymazane imię wiernego dziecka Bożego z Księgi Żywota i będzie to imię wyznane. No to znowu na pewno nie chodzi o niewymazanie spółgłosek nazwy własnej i nie o wyznanie przed Bogiem, tylko o charakter tej jednostki, która, tak powiem o tym, że my się zapisujemy do Księgi Żywota przez rozwinięcie charakteru zgodnego z tym, co ta Księga Żywota mówi o tych, którzy chcą żyć wiecznie. Nasze imię nie jest wpisywane na zasadzie, żeby nasze spółgłoski tam się znalazły. To nie chodzi o spółgłoski. Bóg nie musi sobie zapisać naszych spółgłosek, samogłosek, naszego imienia. On chce zobaczyć nasz charakter nadający się. I ten charakterem się wpisujemy. Przy czym jest to wpisywanie się niefizyczne, prawda? Bóg żadnej książki nie ma, w której rejestruje cokolwiek. On nie musi niczego rejestrować. On wszystko wie, wszystko widzi. Nawet o tych wszystko wie i widzi, którzy już nie żyją, ale jakieś charaktery rozwinęli i poszli z nimi do grobu i te charaktery są w boskiej pamięci i albo są, lub też będą w Księdze Żywota, albo nie są, lub nie będą, bo wiemy, że zbawienie do życia wiecznego dopiero się zaczyna w jego Ewangelii. Większość ludzkości będzie zbawiana dopiero w przyszłości.
No i jeszcze chciałbym z tym imieniem, jeśli chodzi o imienie w znaczeniu siódmym charakteru, powołać się na słowa naszego Pana z Mateusza 28:19, a to z tego powodu, że są to powszechnie znane słowa, ale niemiłosiernie potraktowane przez tłumaczy. Tak, żeby uzyskać efekt, jaki im każą denominacje, z którymi się identyfikują. Mateusz 28:19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Znamy tekst, prawda? Często te słowa są używane przy symbolu zanurzenia chrztu. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dwie uwagi do tego wersetu, do tłumaczenia tego wersetu. Początek. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Już tu każdy, kto zna rezultat boskiego działania w jego Ewangelii, może mieć zastrzeżenie. Czyńcie uczniami wszystkie narody? To czyżby Bóg zaplanował? Jezus wysyłał swoich uczniów, żeby wszystkie narody uczynili uczniami Boga Jezusa? Dzisiaj 2/3 ludzkości to wciąż poganie. W ogóle nie znają imienia Jezusa. Ani Boga, tylko są poganie, a islam rozwija się o wiele szybciej niż chrześcijaństwo. I w krajach chrześcijańskich zyskuje nowych wyznawców. W chrześcijańskich krajach nowych wyznawców zyskuje. Z chrześcijan robi muzułmanów. Zatem nie powinny być nie czyńcie uczniami wszystkie narody, bo to nigdy nie było i nie jest celem Boga ani Jezusa. Nie w tym życiu. W tym życiu wiadomo, wąska ścieżka, nieliczni, zaprzeć samego siebie, wziąć krzyż, naśladować Jezusa. Taka jest. I to jest wąska ścieżka. Na wąskiej ścieżce nie ma całego świata. Jezus nie wysyłał ich, żeby wszystkie narody uczynili uczniami. Wiedział, że to nie jest polskim zamiarem, ani jego zamiarem nie było. Tylko czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Jest różnica? Czynić uczniami wszystkie narody, a czynić uczniów z wszystkich narodów? Jest różnica. A dlaczego nasz Pan tak powiedział do nich? Czy powie, no to po co ich wysyła, żeby czynić uczniów z wszystkich narodów? Bo to jak gdyby nie było oczywiste? No nie było. Do kogo była ograniczona prawda Boga w czasach naszego Pana, albo do czasów naszego Pana? Do jednego narodu, jak wiemy. Nawet nasz Pan powiedział, że jak uczniów wysyłał na drogę, Samarytan i poganie, zachodźcie. A i sam Samarytanką chociaż rozmawiał, to jak wiemy, prawda, zwrócił uwagę, że zbawienie jest z Żydów i przez Żydów. To była wyjątkowa sytuacja, prawda? I ja albo jak tak chciała go poprosić, prawda, to o jego łaskę Jezusa, no to powiedział, że niedobrze jest brać chleb, tak, ze stołu i rzucać psom, szczeniętom, czyli psom. Było ograniczone zbawienie. Jezus był posłany tylko do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. A w wyjątkowych sytuacjach nasz Pan od tej zasady odchodził na zasadzie, że cenił prawdziwe pobożność i lgnienie do Boga, ale cały czas podkreślał tą misję, wiemy, że było to ograniczone. Dlatego nasz Pan teraz mówi, idźcie i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, bo już nie tylko z Żydów, ale wszystkich tych, którzy będą chcieli słuchać. Zobaczmy, jak to jest wyrażone w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale. Ten element powraca. 17 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 30. Dzieje 17:30. Bóg wprawdzie puszczał płasem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, czyli do pokuty, bo do tej pory wzywał tylko i wyłącznie Żydów. Stąd wezwanie naszego Pana, zaproszenie, tak, zalecenie, żeby czynić uczniów już ze wszystkich narodów, nie ograniczajcie się tylko do swojego własnego narodu. A wiemy, że jaki był ten problem, bo apostołowie niektórzy mieli z tym problem, to była walka z nimi, prawda? Jak to poganie, tak samo przyjęci do tej samej łaski, co my. To nawet jak przyszedł Jezus i przyjęli Jezusa, no to ciągle uważali, że jednak my tylko Żydzi mamy tego Jezusa. Większość naszego rodu go odrzuciła, no ale ci, którzy go nie odrzucili, to Żydzi i tylko Żydzi. To ta resztka będzie, ale poganie chyba nie, to nie tak. Wiemy, jakie były potrzebne cudowne działania, reakcja ze strony Boga, żeby ich przekonać, że rozeszło się to, że już ci, którzy byli ich zdaniem do tej pory nieczyści, już przez Boga są uznawani od tej pory za czystych. Zobaczmy także do Dziejów 20:21, troszeczkę dalej do przodu. 20:21. O, może przeczytam razem z 20, jak to Paweł mówi o tym, że nie uchylał się od zwiastowania wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania publicznie po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków, do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Paweł akurat nie miał z tym
prawa problemu, ale Piotr, jak wiemy, miał z tym problem. Nie tylko Piotr i część braci, którzy przyjęli Jezusa, a pochodzili z Żydów, no musieli być przekonywani. Zostali w końcu przekonani, ale to była, że tak powiem, początkowo ciężka sprawa dla nich. Więc uwaga pierwsza do tych słów, to nie czyńcie uczniami wszystkie narody, tylko czyńcie uczniów z wszystkich narodów, nie ograniczając się to tak jak do tej pory tylko dla narodu żydowskiego. A, jeszcze mogę to poprzeć słowami naszego Pana z Mateusza 24:14. Mateusz 24:14. Że nie chodzi o uczniów z wszystkich, chodzi, że nie chodzi o, że chodzi o uczniów z wszystkich narodów, a nie uczynienie wszystkich narodów uczniami. 24:14 słowa naszego Pana. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Koniec, gdy będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom. Rozumiemy, co znaczy głosić na świadectwo wszystkim narodom. Bo żebym ja mógł z wszystkich narodów wyciągnąć uczniów, pojedyncze jednostki, które się nadają do tego, to ja muszę wszystkim narodom głosić, ale na świadectwo, a nie żeby te wszystkie narody nawrócić. I nasz Pan wyraźnie mówi, Ewangelia będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom, żeby z wszystkich narodów wyciągnąć tych, którzy są ku temu skłonni, żeby przyjąć Jezusa. A potem będzie koniec, więc nasz Pan się nie spodziewał nawrócenia wszystkich narodów, uczynienia ich uczniami. Więc ci tłumacze sobie tutaj poszli w swoją stronę. No jak wiemy, że zarówno Kościół katolicki kiedyś w przeszłości, cały świat musi być uczyniony chrześcijanami. Jak nie chcą po dobremu, to my mamy miecz i ogień. Będziemy mordować, a ci, którzy zginą, będą dobrą zachętą, żeby ci, którzy jeszcze żyją, przyjęli Jezusa. Bo jak nie przyjmą, to i także zabijemy ogniem i mieczem. Takie były działania chrześcijaństwa. Dzisiaj mamy organizację, tak, braci stowarzyscy, tak, Stowarzystwo Świadków Jehowy, którzy takie same idee głoszą, co prawda nie mówią nic o zabijaniu, ale mówią, że w czasie, gdy przyjdzie Armagedon, no to wszyscy nie członkowie organizacji zostaną tak zabici przez Boga. Przez Boga, ale ile od tego wystarczy malutki tylko krok, żeby potem powiedzieć, że zostaną zabici przez Boga, no ale Bóg przecież kimś się posłuży, musi posłużyć, no bo sam nie będzie zabijał z nieba. Więc musimy my to zrobić. Bardzo łatwo przejść od takiej teorii, jak się ma takie poglądy. Jak się ma takie poglądy, bardzo łatwo doprowadzi później do powszechnego zabijania innych. No, to już było w historii nie tylko religijnej, ale także i świeckiej. Zniszczyć tych, którzy są inni, którzy nie są z nami i z nas. To była pierwsza uwaga do tego wersetu. Druga, to jeszcze może bym powiedział mocniejsza. Chodzi o zaimek je, który się pojawia i w 19 i 20 wersecie. Zobaczmy raz jeszcze. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je, czyli kogo? Wszystkie narody. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je, czyli kogo? Według tłumaczy tych Biblii, wszystkie narody. Wszystkie narody macie uczynić uczniami. Macie je chrzcić, te narody, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I macie je uczyć, przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Czyli idziemy w świat, Jezus dał nam misję. Wszystkie narody uczynimy uczniami, będziemy wszystkie narody uczyć, a jak nie chcą, to mamy sposoby przymusu fizycznego. Czyli zupełnie nieewangeliczne, prawda, sposoby. Otóż ten zaimek je w oryginale greckim, o czym przecież chyba tłumacze powinni wiedzieć, jak są znawcami Greki, tenże zaimek je jest w Grece w rodzaju męskiego. Tak jak słowo uczniowie jest w rodzaju męskiego. A nie jest rodzaju nijakiego, tak jak narody są rodzajem nijakiego. Więc zaimek, rodzaj męski tego zaimka pokazuje wyraźnie, że nasz Pan odnosił i to do uczniów. Do tych pojedynczych uczniów ze wszystkich narodów uczynionych uczniami naszego Pana. I potem jak już tych uczniów wyciągniecie, tak pojedynczych, z tych różnych wszystkich narodów, to je chrzcicie i uczcie tychże pojedynczych uczniów. Rodzaj męski i rzymski. To tak jakby w języku polskim, prawda? O, przyszedł jakiś człowiek. Ona mówi, że... Znaczy człowiek to może lepiej nie, bo człowiek to może być... Inaczej powiem, ale rodzaj się nie zgadza. Przyszedł jakiś mężczyzna. Ona mówi, że potrzebuje czegoś tam. I jak to mężczyzna przyszedł i ona mówi? Nie posłał ją zaimki. Właśnie takie coś zrobili w tym tłumacze. Przyszedł mężczyzna i ona mówi... Ten mężczyzna, ona mówi, że czegoś potrzebuje. No i tak sobie przetłumaczyli. Ale...
Tak, jest w oryginale, tak to, żeby to uzmysłowić, to moglibyśmy to w ten sposób przekazać. Czyli powinno być w takim razie nie ucząc je, tylko ucząc ich, tych uczniów. I teraz przeczytam ten werset raz jeszcze, taki znany powszechnie w poprawnym tłumaczeniu. Idźcie tedy i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A i to imię tutaj, bo to ja to ten werset cytuję z powodu imienia, nie z powodu tego, żeby poprawić tłumaczenie tego wersetu, no ale nie mogę go zostawić w takiej formie, w jakiej on tu jest przetłumaczony, bo wtedy pokazanie słowa imię jako charakter nie miałoby mocy. Tutaj imię występuje w znaczeniu charakteru, bo gdy Bóg mówi, że chrzcicie tych uczniów, tych pojedyncze jednostki wyciągane z narodów, macie ich chrzcić w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, to nie miał na myśli regułki, którą mają wypowiedzieć. Ja cię chrzczę w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. To nie chodziło mu o regułkę. Jemu w ogóle nawet nie chodziło o ten chrzest symboliczny, zanurzenie. Jemu chodziło o prawdziwy chrzest. Czyli śmierć dla siebie i życie dla Boga. Bo to jest w symbole pokazane. Śmierć dla siebie i świata i powstanie do życia dla Boga. I całe życie obecne my umieramy dla siebie i świata, a próbujemy żyć, powstawać dla Boga. Na tym polega nasze powodzenie albo nasze niepowodzenie w poświęceniu. Czy ten chrzest wykonamy, czy nie wykonamy? Czy potwierdzimy to, co w symbolu było pokazane przez zanurzenie i powstanie z wody? Bardzo króciutko to trwało, prawda? Łącznie z wykładem i z osuszeniem się po zanurzeniu godzina, półtorej najdłużej. Ale teraz rozpoczyna się od tego momentu rzecz naprawdziwa. Udowodnij każdego dnia swojego życia, że nie żyjesz dla siebie i świata, że jesteś tam pod wodą, która symbolizuje ziemię w śmierci, a że żyje ten, co powstał do tego nowego życia. Pamiętaj, to jest ten prawdziwy chrzest. Pamiętamy słowa naszego Pana z pewnego miejsca? Jest, mam ci ja chrzest, który ma być ochrzczony i jakże pragnę, żeby się już dokonał. Aby już dawno po symbolu chrztu w Jordanie. Ale mówi, że ma jeszcze chrzest, który by już chciał, żeby się dokończył. To był chrzest jego całego życia. Uśmiercenie siebie jako człowieka, rozwijanie nowego stworzenia. Chciał nasz Pan, żeby już miał to za sobą. To nie było dla niego też łatwa sprawa. Wiemy zresztą, jak to wyglądało. Czyli tutaj w tym wersecie słowo imię to też charakter. Nasz Pan przekazał swoim uczniom, głoście Ewangelię, wyłapujcie z poszczególnej jednostki ze wszystkich narodów, nie ograniczajcie się tylko do jednego narodu żydowskiego i chrzcijcie ich prawdziwym chrztem poświęcenia w imię, w charakter Ojca, Boga, Syna i Ducha Świętego. Ducha Świętego, charakter obecny już w innych braciach, którzy są, mogą być dla nich, dla innych przykłady. Teraz jesteśmy gotowi przyjrzeć się znaczeniu boskiego wyjaśniania własnego imienia. To wszystko było, można powiedzieć, wstęp, wprowadzenie. Co też znaczy jestem, który jestem? Ten trzykrotnie powtórzony czasownik jestem pochodzi od czasowników hebrajskich hawach albo hajach, być, istnieć, stawać się. Samogłoski z tych czasowników były dodawane do spółgłosek JHWH w trakcie ich wymawiania i dawały w rezultacie prawdopodobnie Jahwe, za chwilę powiem na ten temat, bardziej Jahwe niż Jehowa. Dlaczego Jahwe niż Jehowa, za chwilę powiem. Dawały, bo wiadomo, że JHWH same spółgłoski się ciężko wymawia, więc, ale taki, że tak w hebrajskim alfabecie jest taka zasada, że się spółgłoski tylko i wyłącznie pisze, a wymawia się samogłoskami, które są dodawane w trakcie wymawiania tego wyrazu. No, a jakie samogłoski dodać? No to zależy od, jak się przyjmie w danej społeczności. Można sobie wyobrazić sobie sytuację, że każdy może dodawać inne samogłoski, no ale na pewno tak nie robili, że każdy dodawał inne, jakie mu się podobały, bo wtedy nie byłby zrozumiały przez swoich innych, tak? Przez swoich współwyznawców, członków tego samego narodu. Wobec tego jakaś społeczność jak żyła, to tam mieli swoje zasady niepisane, jakimi samogłoskami się należy wspierać, żeby uzyskiwać takie czy inne znaczenia, żeby ta wymowa była jednoznaczna dla wszystkich. Dlaczego mówię, że bardziej Jahwe niż Jehowa? Ponieważ w hebrajskim mamy słowo hawach, jak mówiłem, hawach, być, istnieć, stawać się. I mamy też w hebrajskim czasownik chowach. Chowach. Różnica jednej litery. Hawach, tu są dwie samogłoski. A, ha, wach. I mamy chowach, samogłoska o pierwsza, druga a. I znaczenie tego drugiego z o, chowach, to ruina, upadek, katastrofa, nieszczęście. Tak to on znaczy. Są tacy, którzy właśnie wskazują, że to chowach dało samogłoski do JHWH.
Dlatego trzeba mówić nie Jahwe, tylko Jehowa od Chowach. Ruina, katastrofa, nieszczęście. Że tam jest źródło pochodzenia samogłosek dla JHWH. I argumentują, że imię Jehowa znaczy kogoś, kto niszczy, kto rujnuje. Mówią Bóg, Bóg Jehowa to Bóg burzyciel, niszczyciel. Takie mają wyobrażenie o Bogu. Dziwne. Wiadomo, Bóg jednocześnie niszczy członków, który śmierci zniszczy, ale Bóg się akurat tym nie specjalizuje w swoim imieniu, że ze swoje imię mówi, jestem tym, który poniszczy. Wiemy, że on wysuwa raczej swoje cechy charakteru takie te bardziej ujmujące, a nie te, które niszczące, bo mówi, że Bóg jest miłością w Bibliosłowie, a nie Bóg jest zniszczeniem. Chociaż członków, który śmierci zniszczy. Szatana zniszczy. Cieszymy się z tego, że go zniszczy. Zatem dlatego lepiej JHWH wymawiać Jahwe niż Jehowa. Wydaje się ta forma być lepsza. Problem bierze się, tak jak mówiłem, z faktu, że oni mają 22 spółgłoski w alfabecie hebrajskim, 22 spółgłoski, a samogłoski są dodawane dopiero w trakcie wymawiania. Czyli alfabet hebrajski składa się tylko i wyłącznie ze spółgłosek, a samogłoski są też, ale są dodawane, nie są zapisywane. Teraz jednocześnie dodałem jakieś kropki, takie kształty różne, żeby jakoś to ujednolicić, żeby to nie była taka wolna amerykanka, tak? Że spółgłoski zapisane, a samogłoski, jak tam, jakie dodasz, takie będą. Więc tam próbuję, ale tak było zawsze w hebrajskim, że to tak istniało. Żeby porównać, kiedyś wspomniałem o tym, porównajmy Amosa 9 rozdział, żeby udowodnić i każdy, żeby mógł zobaczyć, o co mi chodzi, to porównajmy Amosa 9 rozdział, wersety 11-12. Amos 9, 11-12. W owym dniu podniosę upadły namiot Dawida i zamuruję jego pęknięcia i podźwignę go z ruin i odbuduję go jak za dawnych dni, aby posiedli. I co tam macie w większości? Wszyscy macie tak samo. Jak wcześniej już nie zrobiliście korekty w swoich Bibliach, to wszyscy w 12 wersecie mamy, że upadły ten namiot Dawida, będzie podniesiony, podźwignięty, odbudowany, aby posiedli resztki domu. Macie tak tam? Resztki domu. Coś z Edomem macie jakieś tam, albo pozostałości Edomu. Co macie z Edomem? Z Edomem. W hebrajskim ten Edom to tylko dwie spółgłoski. Dymy. Bo oni nie pisali samogłosne, tak jak mówiłem. Dymy. No i zinterpretowano to, że pewnie chodzi o resztki Edomu. Dymy, dodamy sobie samogłoski E, O i będzie Edom. No taki kraj był tam niedaleko Izraela, no to będą resztki Edomu. Ale gdy w Dziejach Apostolskich pod natchnieniem ten werset jest cytowany ponownie, to w Dziejach Apostolskich 15 rozdziale jest zacytowany inaczej. Dziwi mnie to zawsze, skoro wszyscy wiedzą, wydawcy Biblii, że jest to cytat z Amosa, bo nawet jest tam odsyłacz podany, że nie zastanawia ich, dlaczego Amos mówi o Edomie, a apostoł mówi o ludziach. Zobaczmy. Dzieje Apostolskie 15 werset, 16, 17, 15 rozdział, a 16, 17 werset. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida. Odbuduję jego ruiny, podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, mianowicie wszyscy poganie, nad którymi wzywane i tak dalej. Aby pozostali ludzie, a nie pozostałości Edomu. No i to jest cytat Amosa. Wszyscy wiedzą, ja to mam nawet w mojej Biblii, Amos 9, 11-12. Wydawcy Biblii wiedzą, że to jest, że apostoł cytuje tutaj Amosa. I Amos mówi o resztkach Edomu, apostoł mówi o resztkach ludzi i nikogo to nie zastanawia, dlaczego tak jest. A powód jest taki, że spółgłoski dymy można wyposażyć w samogłoski do Edomu i w samogłoski od Adama, a Adam to człowiek. I z jakiegoś powodu, podejrzewam, nie wiem, to chyba masoreci to popsuli, dali takie samogłoski, te teksty masoreckie, poniszczyli dawne manuskrypty i zamiast pozostałych resztki ludzi, czyli chodzi o tych ludzi, którzy nie będą zbawieni w obecnym czasie, w obecnym życiu, którzy nie wejdą na wąską drogę, tylko idą szeroką drogą śmierci Adamowej, na zginienie idą, ale nie na zginienie na wektorii śmierci, tylko idą na zginienie, szeroką drogą na zginienie śmierci Adamowej, bo póki co nie są zbawiani. Gwyro wedenie wydany na Adama, dziedziczą go wszyscy ludzie do grobu idą i jakby jak coś się nie zmieni, to źle skończą. No ale jest Jezus, który proponuje, ja was z tej drogi, ja umarłem za tego Adama. Nie musicie teraz być karani wyrokiem za Adama, bo ja za Adama umarłem i proponuję wam, żebyście przez przyjęcie mnie wyszli z tej drogi, która prowadzi do śmierci.
Więc nasz Pan tutaj się tak daje. I dlatego mamy, że niektórzy w tym życiu to robią, a ogromna większość, zdecydowana większość ludzkości dopiero w przyszłości. I Izrael będzie odbudowany, podźwignięty, to jest właśnie przybytek Dawidowy, żeby pozostali ludzie niezbawieni w obecnym życiu, ci, którzy nie staną się ludem, tak, dla imienia Jehowy, byli zbawieni w przyszłości. Chodzi o resztki ludzi, pozostałości ludzi, ogromnej ilości ludzi, ale nie żadnego Edomu. Zbawienie Boga nie ogranicza się tylko do zbawienia co Izraela i Edomu i do resztę domu, a cała reszta to co nic. No tak, tak to mamy. I w Amosie w 9 rozdziale ten problem braku samogłosek doprowadził do tego, że mamy zafałszowany tekst. Zatem i teraz tak, jaki dowód jest dla mnie najmocniejszy? Bo tak, dziś nikt nie wie, jak to Żydzi dawnymi czasy w Starym Testamencie wymawiali. Te JHWH. Czy mówili Jahwe? Czy mówili Jehowa? Tego nikt nie wie. Nie mamy tego zapisanego, nie mamy nagrań z tamtych czasów. Ale dowodem dla mnie najmocniejszym, że powinno być Jahwe, jest to, że gdy w naszym podstawowym wersecie Bóg się ma Mojżeszowi przedstawić, to mówi jestem, który jestem. Używa czasownika jest, być. Czyli na bazie czasownika Hawach. A tam są samogłoski a dwa razy. Tak? A nie Chowach. Nie mówi, jak mam imię, burzę, który burzę. Tak mógłby się przedstawić, gdyby sam się utożsamiał z tym drugim czasownikiem Chowach. Tak? Nie Hawach, tylko Chowach. To będzie burzę, który burzę. Jeszcze dodałby potem oddzielnie burzę wysłał cię. Tak się przedstawisz. Burzę, który burzę, burzę cię wysłał. Tylko jestem, który jestem. On tu chciał po tym jestem, zaraz powiemy, co on chciał przez to powiedzieć. Chciał tu właśnie powiedzieć o sobie coś bardzo, bardzo dużo w tym jestem, który jestem, ale wybrał taki opis. Więc to jest dla mnie największy dowód, że przynajmniej Bóg uważał, że powinny być wzięte samogłoski z Hawach, a nie Chowach. No ale wracamy. Dlaczego Bóg tak dziwnie o sobie powiedział? Tak się dziwnie przedstawił. Jest to hebrajski sposób przekazywania pewnych znaczeń, który jest w Biblii używany wiele, wiele razy. Oto dowody biblijne na podobny sposób mówienia. Tylko będzie potrzebne dokładne tłumaczenie, które wiadomo, w kodach możemy je znaleźć, albo jakichś innych przekładach, które trzymają się dosłownie tego, jak jest podane w oryginale. Więc ja będę tutaj cytował. Druga Mojżeszowa 4,13. Tam Mojżesz rozmawia z Bogiem, nie chce za bardzo pójść w misję, bo uważa, że się nie nadaje. I druga Mojżeszowa 4,13. Mojżesz mówi do Boga, proszę Panie, poślij kogo innego. No tak, kogo innego, to nie widać, bo tak tłumacze już to zinterpretowali. Poślij kogo innego, tak mówi Biblia Warszawska. UBG mówi, poślij tego, kogo masz posłać, już lepiej, bo tam jest dwa razy czasownik posłać. Jestem, który jestem. Ta sama zasada. Już UBG jest bardziej dosłowna. Poślij tego, kogo masz posłać. A dosłownie, jeszcze krócej. Poślij, kogo poślij. Kogo poślesz. Co znaczy, poślij, kogo poślesz. Co chciał przez to Mojżesz powiedzieć? Poślij, kogo poślesz. Poślij, kogo chcesz posłać. Twoja decyzja. Poślij, kogo poślesz. 1 Samuela 23,13. Biblia Warszawska mówi, tułali się tu i tam. No, zupełnie niepodobne do oryginału. UBG udali się, gdzie mogli. Też nie ma powtórki tego samego czasownika, a o to chodzi, żeby była powtórka. Takie tłumaczenia są najlepsze, które dosłownie mówią, jak jest w oryginale. Kody mówią, chodzili, gdzie ich poniosło. Też uciekli. Chodzili, gdzie ich poniosło, ale chociaż pokazali, chodzili, a dosłownie chodzili, gdzie chodzili. A gdzie oni chodzili? Chodzili, gdzie chodzili. Nawet dzisiaj po prostu, gdyby się tak powiedzieli, chodzili, gdzie chcieli. Chodzili, gdzie chodzili. 2 Samuela 15,20. Biblia Warszawska. Idę sam, nie wiedząc dokąd. Przepraszam. Idę sam, nie wiedząc dokąd iść. Biblia Gdańska. Idę sam, nie wiem dokąd. A dosłownie, idąc, gdzie idę. Idę, gdzie idę, idąc, gdzie idę. Gdzie idziesz? Idę, gdzie idę. Tak się nawet można w polskim wyrazić. Co to znaczy? Idę, gdzie chcę. Nie twoja sprawa. Moja decyzja. Druga Królewska 8.1. UBG. Zamieszkaj jako przybysz tam, gdziekolwiek będziesz mogła zamieszkać. Biblia Warszawska. Zamieszkaj w jakimkolwiek obcym kraju. Odejście od oryginału. Dosłownie. Emigruj, gdzie emigrujesz. Czyli emigruj, gdzie chcesz. Emigruj, gdzie emigrujesz. Gdzie pójdziecie po zebraniu? Gdzie pójdziemy? To pójdziemy. Czyli gdzie będziemy chcieli.
A co miał na myśli Piłat w Jana 19, 19 do 22? Odczytajmy, to nawet jeszcze jest, tak? Nie tylko w Starym Testamencie, także w Nowym. To przeczytam. Jana 19 rozdział, 19 do 22. To słowa Piłata. Wiemy, co Piłat zrobił. Napis, który się Żydom nie podobał. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane Jezus Nazareński, król żydowski. Napis czytało ten wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany. A było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Wtedy mówili jacy kapłani żydowscy do Piłata, nie pisz król żydowski, ale że on powiedział, jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat, co napisałem, to napisałem. Napisałem, co chciałem. Napisałem, co uważałem za właściwe. W świetle tych przykładów, co znaczy jestem, który jestem? Jestem tym, kim chcę być. Ktoś powie, ale tam wyjaśniłeś i co to z nim? Jestem. Bóg powiedział, jestem, który jestem, czyli powiedział, jestem tym, kim chcę być. To za wyjaśnienie. No to nadal jest to zagadkowe i nie wiem, o co chodzi. Ale no to wniknijmy w to, jestem tym, kim chcę być. Kto może powiedzieć o sobie, jestem, czy ktoś z nas może powiedzieć o sobie, jestem tym, kim chcę być? Mogę powiedzieć, że pójdę, gdzie pójdę, no bo mogę sobie wybrać miejsce, gdzie się udam, moja decyzja. Co zrobię, to zrobię. No to też moja decyzja. Mogę sobie tam coś zaplanować i moja decyzja. Ale powiedzieć o sobie, jestem kim, tak, jestem tym, kim chcę być, to oznaczałoby, że ja mam pełną kontrolę nad swoim postępowaniem. Bo kim chcę być, tym jestem. Chcę być doskonały, to nim jestem. Chcę wiedzieć wszystko na temat fizyki, to wiem. Chcę wiedzieć wszystko o różnych innych rzeczach, to wiem. Nie mam żadnych ograniczeń. Jestem kim, tak? Kim chcę być. No tylko Bóg tak może sobie powiedzieć i o to Bogu chodziło. Bóg chciał powiedzieć, jestem, tak? Jestem, który jestem. Mam pełną kontrolę nad swoim istnieniem i swoim postępowaniem. Bo jestem w 100% doskonały. Jestem absolutnym bytem i ciągłym. Nie mam początku. Nie jestem podobny do żadnego innego. Jestem niepojęty. Moje istnienie jest ponad wszystkimi innymi, a wszyscy inni są ode mnie zależni. I zostali przeze mnie stworzeni. Są ode mnie zależni jako swojego źródła. Wszyscy inni są tylko kopią samego mnie na niższym poziomie, w różnym stopniu odbiegają od oryginału, tego, którym jestem ja. Mogę zrealizować wszystko, co tylko chcę. Gdyż wszystko jest w mojej mocy, wszystko jest w moim zasięgu, wszystko jest poniżej mnie. Zatem nigdy nie może się stać nic, co mogłoby mnie zaskoczyć. Chociażby zaskoczyć. Czego bym nie przewidział. Co byłoby pod moją kontrolą. Albo krótko mówiąc, dla mnie wszystkie sprawy są błahe. To jest jestem, który jestem. I tylko ktoś, kto ma taką władzę, taką moc, może tak się przedstawić. Jestem, który jestem. I gdy Bóg mówił, jestem, który jestem, to miał na myśli przymioty swego właśnie charakteru. Bo on jest takim wspaniałym charakterem, ale nie zapomniał o tym, że on jeszcze jest istotą w boskiej naturze. Dlatego dodał jestem. I gdy mówił jestem, tak, to miał na myśli istnieje. Istnieje. Chodzi o przymioty jego istoty. Głównie chodzi o jego nieśmiertelność, ale także o jego wszechmoc, wszechwiedzę, samoistność, niewidzialność, duchowość, osobowość i tak dalej. Co to się wiąże z doskonałością istoty? Bo wiemy o tym, że wszyscy my, nawet my, boskie stworzenia, mamy te dwie doskonałości w sobie. Mamy doskonałość istoty jako ludzie. Aniołowie mają doskonałość istoty jako aniołowie. Ich ciała są inne, nasze są ciała inne, cielesne, tamte duchowe. Tak? Mają jakieś właściwości, te każde ciała fizyczne. Jest to doskonałość istoty. I to, jeśli chodzi o doskonałość istoty, to jest to prezent, który każde stworzenie otrzymuje od Boga. Bóg stwarza jakąś istotę, wszystko jedno, czy anielską, czy ludzką, czy kiedyś w przyszłości będą inne istoty stwarzane. Doskonałość istoty dostają w prezencie od Boga. Ale Bóg mówi, jeśli chodzi o charakter, nie dam wam w prezencie gotowego charakteru, bo chcę, żebyście z własnej wolnej woli rozwinęli charakter na moje podobieństwo. Żeby wam pomóc w rozwinięciu doskonałego charakteru, który wtedy dołączy do waszej doskonałej istoty, którą dostajecie ode mnie w prezencie, ja wam dałem organy takie wrodzone, prawda? Mamy ich 9, bo są 9, je wymieniają. I z nich wszystkich rozwiniecie charakter, one są, będą wasze skłonności, wasze będą wam pchały was w kierunku dobrego postępowania, a oprócz tego ja wam dam moją wolę. Powiem wam, jak robić, co robić, czego nie robić. Jak będziecie posłuszni mojej woli, to rozwiniecie także doskonały w sobie charakter. I wtedy będziecie mieli doskonałość istoty, gratis ode mnie. Dołączycie doskonałość charakteru, macie dwie doskonałości, możecie istnieć
i w doskonałości istoty i charakteru po wsze czasy. Są to dwie różne rzeczy. Jedna jest od Boga gratis, doskonałość istoty, a druga jest do rozwinięcia przez dziecko Boże, każdy indywidualnie. Także doskonałość istoty, czyli nam tam doskonałość umysłowa, artystyczna, moralna, religijna, to wszystko jest, mieści się w doskonałości istoty. A charakter to indywidualne dzieło każdego stworzenia Bożego, czy to duchowego, czy też ziemskiego. I w ten sposób wyrażenie jestem, który jestem, plus jeszcze jedno jestem, jako imię Boga łączy w sobie te dwa znaczenia. Łączy jego charakter i jego naturę. Nasze znaczenie numer 7 i nasze znaczenie numer 2. Czyli całą jego istotę, w której to istocie miał on towarzyszyć Izraelowi. Miał zaspokajać wszystkie potrzeby Izraela, który z tego powodu nie powinien się niczym martwić, wiedząc, że ma takiego Boga. Nie wiem, na ile Mojżesz i ci, którzy mu to powtórzył, że Bóg powiedział, jestem, który jestem, zdawali sobie sprawę z pełni tego, co ja przed chwilą tutaj mówiłem, ale skoro byli Żydami i mieli ten sposób mówienia, więc jestem, który jestem, powinien do nich przemówić. Jestem tym, kim chcę być. Więc nie martwcie się, Izraelu. Ja jestem, mam wszystko pod moją kontrolą. Jestem, który jestem, więc ja was wyprowadzę i możecie iść bezpiecznie za mną, że was doprowadzę tam, gdzie chcę was doprowadzić, że nie zginiecie po drodze. Bo ja jestem, który jestem i jeszcze dodał to swoje jestem. Dodatkowe drugie. Według drugiej Mojżeszowej 3.15, tam gdzie byliśmy, wracamy, to już kończymy, ale wracamy pod koniec do tego 3.15. Dalsze słowa Boga do Mojżesza przy tej samej okazji. Czyli po pytaniu Mojżesza o imię Boga, co ma im powiedzieć, a jakie jest jego imię, Bóg mówi, jestem, który jestem, tak powiesz do synów izraelskich, jestem posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg, 15 werset kolejny. Tak powiesz synom izraelskim, Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje i pamiątka albo wspomnienie moje z pokolenia na pokolenie. Tak to powiedział. To jest pamiątka moja albo z pokolenia na pokolenie, albo niektóre przykłady mówią od narodu do narodu. Pokazuje, że tak będzie zawsze. Nie tylko wobec Izraela, ale także wobec wszystkich tych innych ludzi na świecie, którzy poznają Boga w jego charakterze, w jego istocie. A potwierdzeniem tego, że wszyscy inni ludzie, z narodu do narodu, z pokolenia na pokolenie tak będzie, jest jeszcze na koniec ostatni mój cytat, Psalm 22:28. Psalm 22:28, gdzie mamy zapowiedź poznania Boga też wszystkich narody, które go dzisiaj nie znają. Psalm 22:28. Wspomną i nawrócą się do Pana, w oryginale JHWH, wspomną i nawrócą się do JHWH wszystkie krańce ziemi i pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan albo wszystkie rodziny narodów. Wszyscy, którzy kiedykolwiek uzyskają doskonałość i staną się kopią Boga, także będą mogli sobie powiedzieć, jestem, który jestem, plus jestem. Ale gdy osiągniemy doskonałość. Oczywiście nie będzie to samo jestem, który jestem, jak u Boga. Bo dla Boga jestem, który jestem, plus jestem oznacza, że wszystko jest pod moją kontrolą i nic mnie nigdy nie zaskoczy. Nie pojawi się żadna rzecz, sytuacja, w której ja bym raz był, że byłbym zaskoczony. Nie pojawi się takie coś. Jak również coś, nigdy się nie pojawi nic, czemu ja nie mógłbym zaradzić. Co by mi coś popsuło. Więc tego nigdy takim jestem, który jestem, nigdy nie będziemy. Ale nie musimy takimi być, bo my nie będziemy mieli całego wszechświata na głowie. Czy my będziemy musieli kiedykolwiek kontrolować cały wszechświat? Wystarczy, że będziemy kontrolowali swoje własne życie i najbliższe otoczenie wokół nas. Dlatego też Bóg każdą swoją istotę, czy to duchową, anielską, czy ludzką, rozwija do niezbędnego poziomu doskonałości, który będzie wystarczający dla jego bytu, dla tej sfery bytu, w której ta jednostka będzie się przez wieki, wieki nieskończone żyła. I każdy z nas potrzebuje tylko na tyle doskonałości, na ile będzie ona nam wymagana, żeby żyć wiecznie tutaj na ziemi jako ludzie. Być może czasami Bóg powie, no to ziemianie, polećcie na jakąś tam planetę, ja tam stworzyłem nowe istoty, opowiecie im o swoich doświadczeniach z grzechem i złem. Bo ja tam już nie będę dozwalał grzechu i zła, upadku i odkupienia w Jezusie, ani w nikim innym. Oni mają się uczyć z waszego przykładu, przez obserwację. Ja mogę im wyświetlić film, który pokaże, co się tutaj na ziemi działo, gdy szliście tak, te wszystkie stosy, wojny, śmierci i tak dalej. No ale jak sobie porozmawiają z ludźmi twarzą w twarz, którzy to przeżyli, to będzie może lepsze niż film, więc może tak będzie, nie wiem, czy tak będzie.
ale kiedy wszystkie sytuacje, z którymi się spotkamy w przyszłości, będą tylko i wyłącznie na dużo, dużo niższym poziomie niż boska sprawa, niż Jezus, niż Kościół. Oni muszą mieć charaktery na wyższych poziomach, ale my w naszym ograniczonym bycie tutaj na ziemi jako doskonali ludzie także staniemy się jestem, który jestem. Bo od tego momentu, gdy dojdziemy do doskonałości, nie pojawi się żadna rzecz, która by przerosła nas, o tak to powiem, która by nas przerosła, która by nas zmartwiła, zakłopotała, zablokowała. Na przykład rak, tak? Choroba i się pojawia rak i co? No nie ma lekarstwa. Nie pojawi się nic takiego. Albo jakikolwiek inny problem. Tracę dom, tracę mieszkanie, bo nie mam czym zapłacić za kredyt albo za coś. Nie pojawi się taka sytuacja. Wszystko będzie dla nas do załatwienia przez nas, naszej doskonałości. Dlatego będziemy wtedy pięknym obrazem Boga także w znaczeniu jestem, który jestem. Na ograniczonym ludzkim poziomie istoty duchowe będą na nieco wyższym poziomie miały swoje jestem, który jestem, bo one się dostykały z większą ilością rzeczy, ale znowu Bóg o tym wie i rozwinie ich do takiej doskonałości, żeby im to wystarczyło. Żeby mogli też zawsze w wszystkich sytuacjach, w których się znajdą, móc panować nad tą sytuacją, a nie stać się ofiarą jakiejś sytuacji, jakiejś istoty, jakiegoś człowieka, jakichś okoliczności, które byłyby dla nich zbyt trudne do rozwiązania. Tyle w moim temacie jestem, który jestem. Tak, który wyjaśniał słowa Boga w odpowiedzi na pytanie Mojżesza, kto mnie wysłał? Co, jak pójdę do narodu żydowskiego, to jakie imię jest tego, który mnie wysłał? Jestem, który jestem. Jestem tak potężny, zawsze istnieje i możecie zaufać mi i wyjść za mną z tej niewoli egipskiej, poddać się mojemu prowadzeniu, a ja was doprowadzę do właściwego miejsca, bo ja jestem, który jestem. Dla nich na pewno to coś znaczyło. Jeśli nawet nie wszystko dokładnie to, co mówiliśmy, to na pewno miało ich przekonać, że Bóg jest bytem ponad wszystkie inne i że bezpiecznie zaprowadzi ich do ziemi, do której podjął się ich wyprowadzić przez Mojżesza. Dziękuję za uwagę, życzę błogosławieństwa z tych rozważań. Zakończymy modlitwą. Boże Panie nasz, przychodzimy do Ciebie, aby złożyć Tobie cześć, hołd i uwielbienie. Dziękujemy Ci za naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest podstawą naszych relacji z Tobą, gdyż jako grzesznicy straciliśmy w Adamie kontakt, społeczność z Tobą, ale przez naszego Pana możemy je odzyskać i wrócić do harmonii z Tobą, do społeczności i do wiecznego życia. Dziękujemy Ci za ten wielki dar, za cały Twój plan, za wszystkie zrealizowane jego już etapy. Czekamy na te, które jeszcze są przed nami. Widzimy, że obecny porządek rzeczy chyli się ku upadkowi i będzie zastąpiony niebawem przez Królestwo Twojego Syna, które Ty przez Niego zaprowadzisz dla wszystkich ludzi, żeby wszyscy chętni i posłuszni mogli żyć wiecznie. Czekamy na to, dziękujemy za to i oddajemy się Twojemu kierownictwu przez Jezusa Chrystusa. Amen.